chłodno zrobiło, żebym sobie bluzę założyła. Poza tym nauczyciel ma wakacje w wakacje i jest to duży plus, bo ma 2 miesiące wolnego, prawie, bo oczywiście koniec roku i początek nowego wiąże się z dodatkową robotą, ale ma praktycznie 2 miesiące wolnego, które są w pełni płatne dla niego. Także to, że nie może sobie wziąć wolnego, kiedy chce w ciągu roku, myślę, że ma milion razy zrekompensowane. Dobra, wejdźmy tu, skoro mamy się cofnąć. Teraz musimy wziąć butelkę w rękę. I wrócić tutaj. Nie masz. No właśnie nie wiem, gdzie mam podkładkę, powiem Ci szczerze. Gdzieś zakopaną. Aha, i tu przechodzimy. Weźmy sobie patyki. No chyba nam jednego brakowało i przydałoby się butelki skompletować. Teraz tu, Boże, musimy całą drogę wrócić. Chyba, że nie. To jest przecież ta początkowa. Ten początkowy gościu. To chyba jednak nie powinniśmy się wracać. Tak, herbatkę mieszał, że aż u ciebie było słychać. No widzisz? Czy on puścił bąka? Fuj. I nawet słychać, jak puszcza bąka. Czy wy w ogóle teraz lepiej słyszycie grę? Dajcie mi znać. O, jesteśmy w innym miejscu niż byliśmy. O, super. Ciepła herbatka. Gdzieś w ogóle grzyb jeszcze był tam po drodze. A, stamina nam spada, no dobra. I w sumie nie wiem, co żeśmy od niego wzięli. Co żeśmy mu zjumali, ale co to było? O. Checkpoint pass for the PESA road. Okej. No, super. Musimy pozbierać butelki koniecznie. Dobra. On strasznie szybko się tu rusza, nie?
My tu mamy jakieś butelki pozostawione. Chyba nie. Ale to musimy się stąd wydostać. Także sprawdźmy. Tu jest jakiś gościu. Pytanie za milion brzmi. Czy ten gościu może nam zrobić krzywdę? Chyba nie. Marchewka! Biorąc pod uwagę, że ma dymek nad głową. Tu jeszcze gdzieś była butelka, nie? Czy mi się zdawało? Może mi się zdawało. Nie chcemy w ciebie rzucać. Nie, nie. Slime jar. Shadow leaving a pool of slime in which words might slip and fall. Okej. Okay. Czyli oni mogą się na tym potknąć. No dobra. To ja ma to sens, nie? Dobrze, że okradanie tu nie kończy się żadnym wyrokiem. Tu się może wspinać nie będziemy. Halo? Are you talking to me? Tak. Go ahead, ask. My wife, are you seeing her? Talk to the Thomas thieves. Naprawdę? Chyba nie tego, co tam leży z powrotem. Autosave done. Halo, mapo. Tu w ogóle była opcja. Couldn't say. Wydawało mi się, że mieliśmy tu coś, że tak powiem, pod jego nogami do obejrzenia, ale może się mylę. Chciałabym się tu rozejrzeć. Zwłaszcza, że tam gdzieś właśnie szedł. Czyli jest dwóch strażników i oni mają hełmy. Czy jak ja się wychylę, to on mnie to zobaczy? Nie do końca. Dobra, tu nas nie widać. Naprawdę. A tu jest woda. A tu jest drabinka. Patrzcie. A poza drabinką tu są skarby. Strongbox. O nie, potrzebujemy jakiegoś klucza tu. Ej, bo ja na pewno zapomnę potem, gdzie to było. O. Tak, latarnia jest nadal pełna. Tam jest strażnik. Nie chciałam się ukryć. Wyryś. Jest puste, dobra. Tu jest skrzynka. Aha, też jest pusta.
No nie wiem, po co żeśmy to otwarli, ale otwarliśmy. Puś. Nie wiem, co nam to zrobiło, ale pewnie miało nam coś zrobić. Czekajcie, czy my się tu możemy jakoś dostać? Bo za chwilę się w coś zapadnę i pewnie nici z tego będą. Czekajcie. O. I co mi to dało? Czy ja... To mi to dało. Dobra. Czyli jestem teraz tu na górze, tam gdzie próbowałam się dostać. Róża! Patrzcie, mamy... O, patyk. You can't carry any more sticks right now. Aha, i myśmy tu tylko po tą różę przyszli. Dobra. Czuję się zawiedziona. Tu się nie da wejść. O! Spadłam na dół w ogóle. Sprawdźmy jeszcze dalej, czy tu coś może być. Tutaj. Moglibyśmy iść tam od razu. A czy nam to coś da? Co tam w ogóle jest? Tu jest brama. Skąd myśmy wyszli? Stąd chyba, z dołu. Czekajcie, spróbujmy iść jeszcze tu. Zobaczmy, gdzie nas to zaprowadzi. O, okej. Dostaliśmy jakiś kolejny element zbroi. Na twarz. Ochrona. No, dobrze. Niech będzie. Czy ja jestem ciekawa, czy jak my się stąd już wydostaniemy, czy my w ogóle się stąd wydostaniemy, czy będziemy mogli... Znowu jest checkpoint pass. Nie food tools, też nie. Gdzie co tu jest zaświecone? Ciekawe. Mysta został uwięziony, się zostaje z nami, nie w myszy, się cały została zacenzurowana przez ich. Dobranoc, Wani. Dziękuję ci za doping i za obecność. Śpi dobrze. Ciekawa jestem po prostu, czy jak my się stąd wydostaniemy. Czy będzie szansa na jakiś sklep, czy coś, wiecie, żeby pozbyć się tych rzeczy, które są nam niepotrzebne. Dobra, tu żeśmy byli. Możemy spróbować zejść tędy, ale czekajcie. W ogóle nie mam pojęcia, gdzie my jesteśmy, nie? Tu jest ten kowal, aha, to tam jest strażnik. Pytanie za milion, czy ten strażnik nas teraz zobaczy. Róża jest przy tym. Róża jest przy... O, tu. Dobra. Ten nas tam nie widział, rozumiem. Tu mamy na przykład drabinkę. Tu jest jakiś koszyk. Co jest w koszyku? Czy nam ta drabina... Ta! Brawo ja. No halo. Nie! Wcale nas tu nie ma. Uciekamy. Oh.
Udało się. Ale patrzcie, przylas aż tutaj za nami, nie? Skubany. Idź, gościu, idź. Nas skubany przyuważył, no. Tam jest wyjście z drugiej strony jeszcze. Też gdzieś na górę. Dobra, poszło. Halo. Chciałam zobaczyć, czy my się gdzieś tu możemy na coś wspiąć, ale nie wydaje mi się ogólnie. To jest chyba taka droga bez... bez spiny. Dobra, czy my możemy... czy my możemy się dostać tu? Możemy. Co nam to daje? Bo poza tym, że tu jest stara armata, tu jest jakiś coś. Czy my się tu możemy do tego dostać? Czekajcie. Czy my możemy się wspiąć na przykład po tym? Miałam wrażenie wtedy, że nasza mysz się po czymś wspinała. Pamiętacie? W tym niepokorzeniu. A tutaj nie widzę opcji, żeby to było możliwe. Jak tu wejdziemy, to nam to też nic nie da specjalnie. Dobra, może nie. Ktoś nas tu podsłuchuje. Ewidentnie. Dobra, wyszliśmy tu, gdzie chcieliśmy wyjść. Możemy sprawdzić, co jest tutaj. A, i tu jest ten koszyk na przykład. I jest róża czerwona, patrzcie. 5:17. No na bank nie uda nam się zebrać wszystkich. Na bank ominę któreś, bo ja na razie na nie trafiam przez przypadek. Tam jest koszyk, ale chyba jest pusty. Myślę, że nie będziemy szaleć, żeby tam wejść. Chodźmy na razie tu. Ło, shit! Ale się wypłoszyłam. I wracamy do punktu wyjścia. Po raz kolejny. Ależ mi się ciepło zrobiło. Dobra. Czyli on chodzi tak jakby w dwie strony tam. Możemy spróbować iść jeszcze tu. Boże, zrobiło się ciemno. Nie. I nie chcę, żeby było ciemno. Tu można się schować. To się schowaj, bo tu coś nam idzie z góry. Są jakieś drzwi. Aha. To na pewno uda nam się przejść. Tu jest róża na górze. A, tu nie mogę się schować. Halo! Nie. A tu mogę? Tu nie mogę.
Nie mogę, bo nas gonią. Gonią nas. No i zaś siedzimy w tej samej szafie. I po co żeś tu przylazł? Idź sobie. Boże, straszą. A jak ja bym tak, nie daj Boże, tu drzwi zamknęła? Jeden i drugi normalnie są niemożliwi. Ale jak jest tak ciemno, to może my poszwędamy się tu i spróbujemy przejść tam na drugą stronę. Czekajcie. Ja mam wrażenie, że jak jest ciemno, to oni nas tak dobrze nie widzą tutaj. Co prawda i ja tu niewiele widzę. Czy to ważne? Właśnie. Gdzieś żeśmy wleźli. Oczywiście tu nie ma mapy, bo po co? Moglibyśmy sobie wyciągnąć to. Ciekawe, jak szybko się zużywa olej. No, świetnie. Na bank. Też gdzieś wlezę, nie wiem gdzie. Naprawdę, i nas nie zauważył. No, ja się zawsze tak, wiecie, czy coś widać, nie? O, mako. No właśnie, taki mi wyskakuje łobuz. Mamy różyczkę. Jestem ciekawa, czy ja to mam też. Nie, chyba nie, bo czerwone to jest nasze, tak mi się wydaje. Zlękłam, ja bym chciała to przeczytać. Nie mogę, nie mogę. Dobra, ale coś żeśmy tu wyciągnęli. Na co to? Na twarz, tak? A zamiast tego wyciągnęliśmy... O, resist. Maskę złodzieja. No, proszę, proszę. Nieźle. Idzie nam coraz lepiej. Czy mamy coraz lepszy ekwipunek. Ja bym chciała, żeby było jasno. Bo ja się boję po ciemku. A może my sobie grę zapiszemy? Dawno żeśmy nie zapisywali. Patrzcie, aż zobaczymy, jak dawno temu. 25 minut. No nie, żebyśmy biegali w kółko na nich z powrotem. Ale 25 minut. Dobra, tu jest. Myśmy tu coś minęli chyba po drodze. Sobie pozwolę tu trochę cofnąć. Aha, bo ja się tu chyba zagmatwałam. No właśnie. Dobra, to zostańmy przy tym. Masz. Już płoń. O, ziarno.
Ja bym chciała z nimi walczyć. Czy ja mogę z nimi się pobić, czy coś? Gdzie on lezie? Są schody. A tam nie ma przejścia. Czy ja mogę wyjrzeć przez okno? Czekajcie. Chyba nie bardzo. Niewiele tam widać. Przecież widać go było tu, więc on musi jakoś tędy przechodzić. Musimy obadać, jak on tu łazi. No, dobra. Przylas. No, idź sobie już, idź. Hehehe, najpierw pozbędziemy się tego. Tam jest naprzeciwko nas następny. Tu jest właśnie ten. Jakbyśmy tak tu gdzieś poszli, o? Nie mam pojęcia, gdzie jestem. A tym bardziej, gdzie powinnam być. Też będę biegła na YOLO, jak mnie któryś zauważy. No, chyba tak, chyba piroman, masz rację. Coś nas tam przyuważyło, ale z tyłu. Dobra, tu się chyba nikt nie kręci. Mamy krzesełko, które może nam się przydać na przykład do wejścia na górę, ale tu jest też drabina. Pusta. Patyczki mamy. To jest puste. Co my mamy tutaj? Puste beczki. Tu są jakieś drzwi. Też puste. No dobra, to wejdźmy tu. Co my tu znajdziemy? Poza tym, że jest pusta. Że tu nic nie widzę, nie? O, czekajcie. Aha, kartę. No dobrze. Nie było chyba powiedziane, ile tych kart powinno być, nie? Nie ma tu napisanego niczego takiego. Tools. Nie, tools. Nie, nie jest napisane. Nie da się tego użyć w żaden sposób. Ciekawe. O! Mamy butelkę. Interior code with wax. It's been known to dissolve glass. Okej. Tak, mamy w prawym bieganiu na YOLO. Level to. Nie ma mapy. Nie ma mapy rejonu. Widzicie? Mamy mapę tylko więzienia. Ja podejrzewam, że my powinniśmy wrócić tam do tego więzienia, jednak porozmawiać z tymi złodziejami. No ale to by było przecież zbyt proste, prawda? I ja bym wtedy nie biegała tak w kółko.